12 tom, 11 lipca 1919 roku. Wielkie morderstwa. Nowe stworzenie powstające na niebie naszej duszy. Przechodzę bardzo gorzkie dni. Mój zawsze ukochany Jezus bardzo mało się ukazuje, lub w ogóle się nie ukazuje, lub ukazuje się przelotnie i w mgnieniu oka. Pamiętam, że pewnej nocy ukazał się zmęczony i wyczerpany i niósł na ramionach jakby wiązkę dusz. Patrząc na mnie powiedział: ach, moja córko, morderstw, których dokonują, będzie tak wiele, że tylko ta wiązka dusz, którą niosę na ramionach, będzie zbawiona. Do jakiego szaleństwa doszedł człowiek? Nie martw się i bądź mi wierna podczas mojej nieobecności, a po burzy zapłacę ci z nadwyżką za każdą moją nieobecność, podwajając ci moje wizyty i moje łaski. I zniknął, niemal płacząc. Nie ma potrzeby mówić o udręce mojego biednego serca. Innego dnia Jezus niemal przeleciał przede mną i pozostawił w moim umyśle następujące światło. Kiedy błogosławiony Jezus rozciągnął niebo nad naszą głową, rozciągnął też niebo w naszej duszy, i to nie jedno niebo, ale wiele niebios. Tak więc niebem jest nasz rozum, niebem jest nasze spojrzenie, niebem jest słowo, działanie, pragnienie, uczucie, serce. Różnica polega na tym, że zewnętrzne niebo nie zmienia się, a gwiazdy nie wzrastają ani się nie pomniejszają. Natomiast niebo w naszym wnętrzu podlega zmianom. Jeśli więc niebo naszego umysłu ma święte myśli, to gdy tworzą się myśli, powstają gwiazdy, słońca i piękne komety. Kiedy nasz anioł widzi, że zostały utworzone, bierze je i umieszcza na niebie naszego rozumu. Jeśli niebo umysłu jest święte, jeśli spojrzenie jest święte, jeśli słowo, pragnienie, bicie serca jest święte, to spojrzenia są gwiazdami, słowo jest światłem, pragnienie jest przemieszczającą się kometą, a bicie serca jest słońcem. Każdy ze zmysłów zaś zdobi swoje niebo. Jeśli natomiast umysł jest zły, to nie powstaje nic pięknego, co więcej, rozciąga się taka ciemność, że zaciemnia wszystkie inne nieba. Spojrzenie wysyła więc błyski zniecierpliwienia, słowo brzmi bluźnierstwem, pragnienia uderzają piorunami okropnych namiętności, a serce ze swojego łona wypuszcza niszczycielski grat na wszelką działalność stworzenia. Biedne niebiosa, jakże są ciemne, jakże wzbudzają litość.